proszę Państwa, skoro taki termin programu nam wypadł przed obchodami Sylwestra i tego wszystkiego, no to... Przed tańcami, prawda? Tańcami, ja właśnie czekam na te tańce, żeby się wyszaleć. Ja wiem, Wojtku. I oto na naszej ławeczce, kanapce goście. Kuba Grenda, witamy. Jego mama, pani Elżbieta Grenda. I niespodzianka, pan, który wcale nie jest tatą Kuby. Pan Andrzej Grażyn. I ponownie... To jeszcze raz od Kuby? Nie, puchary. Puchary, no, puchary dużo nie jeden, ale... Medale, dyplomy. W jakiej kategorii, Kuba? Hip-hop muzyka. Jakie zdobyłeś nagrody i tytuły, powiedz? Takie najważniejsze. Dwukrotne zdobycie Grand Prix Polski, czterokrotne zdobycie Pucharu Polski, pięciokrotne zdobycie Mistrzostw Polski, trzykrotne zdobycie... To ile ty masz, 60 lat? Nie, już u mamy w brzuchu tańczył po prostu. I zdobycie Mistrzostw Świata w Niemczech, w Bremenhaven, w mieście Bremenhaven. I to powiedział tylko najważniejsze. Ja dodam, że nagroda ministra kultury za w programie Talent. A pan może potwierdzić, że on naprawdę to wszystko zdobył, tak? Byłem świadkiem i współudziałowcem. A jak to się zaczęło? W przedszkolu, kiedy zobaczyłem trzylatka tańczącego, prowadząc zajęcia taneczno-rytmiczne. Wszystkie dzieci były zorganizowane w kółeczku, tak jak pan kazał. Natomiast Kuba już wtedy był indywidualistą, musiał poza kołem robić i zwołałem wszystkie panie, które były w pobliżu. I tak oto powiedziałem, że chyba to będzie odkrycie. A gdzie państwo mieszkają? Może panią Elżbietę zapytam. Mieszkamy w Nidzicy. W tej słynnej Nidzicy tej nad Dunajcem? Nie, w Nidzicy. Nie w Miedzicy, tylko w Nidzicy. To, że słucham, redaktor ma. Nie. Ale tam też jest piękny zamek. Jest piękny zamek, XIV wieku. Mieszkał wielokrotnie. Nie występowałem tam. Występował jako duch tego zamku. Kim by chciał zostać? Kim by chciał zostać? Tancerzem. Najpopularniejszym na świecie. No to ładnie, ma podstawy, prawda, jak jest już mistrzem świata. Wytyczony ma cel. A zazdroszczą ci koleżanki i koledzy sukcesu? Nie wiem. Nie wiesz. No to porządku, nie pytałeś. Dramatycznie, tak jest. A uczysz ich tańczyć? Pomagasz im w różnych? No, trochę pomagam, bo w tamtym roku mieliśmy takie przedstawienie i właśnie pani nauczycielka, którą bardzo pozdrawiam, zapytała się mnie, czy mógłbym nauczyć jakiegoś tańca, bo mieliśmy, wylosowaliśmy państwo Hiszpanię i jakiś taniec miałby związany z tym. Mm-hmm. No i ułożyłem im układ i tam się... Hip-hopowa Hiszpania. Flamenco rap. No dobrze, czy pora na prezentację chyba, bo dużo mówimy, a trzeba by zobaczyć, jak mistrz świata hula tutaj w MDM. Także z pewnym szacunkiem będziemy oglądali. Proszę bardzo, Kubuś. Every day, start out crazy and end up that way. It's not political, but I swear, tremendous groove with the powerful snap. 1-2-1-2, microphone check, get down on the dance floor. Great collect, straight to the top, this one's the slammer. Strum to the rhythm, like a hammer. On and on, on, on and on and on, it's a new style of another Bobo song. Ready for the ultimate dance attraction. Like mixed things, I can get more satisfaction. Deep, deep down, you better keep on moving. Deep, deep down, you better don't stop moving to the teeth. Yes, to the top. Rock your body, don't stop. Brawo, brawo. Bardzo dziękujemy i życzymy wielu sukcesów, nie tylko w tańcu, ale i w szkole. Dziękujemy bardzo.